I witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Persona 5 Royal. I w tym odcinku co by tu sobie porobić? Tak się w sumie zastanawiałem, ponieważ przed nagraniem podszedłem do Sojiro i mam taki komunikat, więc myślę, że to jest właśnie ten blok dla Sojiro, że ta relacja nie sprogresuje dalej, dopóki nie sprogresujemy fabuły, ponieważ jest taka rzecz, która moim zdaniem robi ta gra chujowo, że kompletnie nam nie zablokuje wyraźnie możliwości tracenia czasu na Confidential, który i tak nie sprogresuje. Bo Sojiro jest kwestia tego typu, że jego socialik opiera się na relacjach z postacią, której jeszcze nie poznaliśmy, a poznamy ją w chuj daleko. Przynajmniej tak przypuszczam, że to może o to chodzić. No i dokładnie, nie mamy też jaj, żeby zadzwonić po Kawakami, więc... Dostałem przy okazji informację, że jak teraz pójdziemy, to dostaniemy dużo kasy i tak szczerze mówiąc, tak z braku laku, no to w sumie czemu by nie? Bo kompletnie nie mam pomysłu, co by tu porobić jeszcze. Więc pójdziemy do roboty, po prostu. Jak się nudzi, no to do roboty. Krótko mówiąc. Mimo, że za bardzo tak, wiecie, profesjonalizmu już nie potrzebujemy tak bardzo. No ale co tam. Zawsze coś. Teraz to naszym priorytetem powinny być gacy, żeby odblokować social linka z Kawakami. Bo też warto by go podszlifować. Gdzie to jest? Gdzie oni mieli? Chyba tu. Dobra, jedziemy. To jest chyba praca w sklepie z tego. A nie, to jest też. Popatrz, jest tutaj pełno klientów. Przyszli tak znikąd. Będziesz bombardowany zamówieniami tym razem. Pewnie się, że je wszystkie zapamiętasz. Dobra, jedno Matthew. Średni NATO Ball. Kury Ball. Też średnie. Large barbecue bowl, ok. Teraz musimy sobie z tym jakoś poradzić. Pierwsza zamawiała o to. To jest racja. Druga to. Też chyba. Tak, też średnie. O kurwa, zjebałem. Tak. Nice work. No, trochę popsułem, no ale... To w sumie wiecie co, ja na bezczela sobie wczytam. Bo mogę. Mam nadzieję, że będzie wszystko tak samo. Chociaż ja z tego co pamiętam w Personach to jest skrypt. A, mogę coś tam pod... Dobra, obojętnie, bo i tak to wczytuję. Na szczęście nic oczekiwanego się nie stało. Więc tak, load data. LeBlanc. I co mi kurwa zrobicie? Mam nadzieję, że zamówienia będą się zgadzać. A wiecie, tutaj mam nawet informację. No to ta mapa. Już żeby nie przedłużać. O,
To było tu. Dobra, jedziemy z tematem i teraz zobaczymy, czy będą takie same zamówienia. A, chuja. Dobra. To zapamiętam. Beef bowl, medium, medium natto bowl, medium curry bowl, okej. To było to. Tak. To było to. I tu nie pamiętam. Chyba znowu to. No, na szczęście. No i więcej kasy. Chociaż w sumie mogłem se darować, bo kasą to tam chuj, ale... A nie! Do profesjonalizmu też bonus, więc opłacało się wczytać. Niczego nie żałuję. I mam nadzieję, że teraz znowu gra mi da możliwość poczytania książki, bo jak nie, to się trochę... Na szczęście to jest chyba oskryptowane. Czekajcie, co my wypożyczyliśmy? Nie pamiętam, cholera jasna. No wiecie co, ja na szybko zobaczę w internecie, bo tak to jest, jak się tą grę gra raz w tygodniu, a nie dzień po dniu, jak to robiłem w czasach, kiedy... W czasach, kiedy ją przechodziłem po prostu. To tak, Persona 5 Royal Library Books. Tak, tak. I nic za bardzo z tego nie widzę. Chyba, że już ją przeczytałem, to... Może być coś innego. A, okej, to jest książka z biblioteki. I bardzo dobrze, bo ja potrzebuję jaj na przeszczep. Dobra, już tam pominę, bo już za dużo czasu na to straciłem. A nie mogę powtórzyć, a nie mogę zrobić niestety retake'a odcinka, ponieważ znowu mi się spieszy. No ale tą książeczkę chyba sobie dokończę już. Liczę na to, że jak mi się skończą książki, że jak skończą mi się książki do przeczytania z biblioteki, to się odblokują. To mi się odblokuje ta książka właśnie z szybkim czytaniem, bo to jest fajny bonus. Czyta się dwie strony dwa razy szybciej. I nie ukrywam, że chciałbym jak najszybciej mieć to z bani, bo w Personie 4 Golden to zaowocowało. Okej, dobra. Ryuji jest dostępny, no to... Yusuke prawdopodobnie się odblokuje chyba po tym, jak już wystawa się skończy i Madarame przyzna się, jakim szemranym kutasem był. Zara, mamy Chariota na szczęście. No bo naprawdę nie pasuje mi te całe siedzenie na dupie. O! Pamiętasz tego kolesia Yamuchiego, o którym rozmawialiśmy wcześniej? Ten mini Kamoshida? Tak, właśnie o nim. Cóż, będzie nowym trenerem drużyny biegaczy. Jestem pewien, że on nie daje kompletnie jebania o sport, ani nawet o uczniów.
Bo wiecie, już słyszałem pewne pogłoski. Najwyraźniej ma problemy w szkole przez jego picie. Ale to go za bardzo nie powstrzymuje przed nim, przed tym. Tak sobie pomyślałem, że może moglibyśmy trochę... Może by się wygadał z się... Wygadałby się nieco, jakby się upił. Powinniśmy normalnie spróbować i tak podążać za nim czasami. Rozejrzę się tam, gdzie on z reguły pije. Co on się planuje? Chcesz potrenować? Tak, chcę. Tak, idziemy. Dobra, to przebieraj się. Spotkajmy się... Gdzie może być otwarte? Spróbujmy w okolicy szkoły. O, człowieku, naprawdę nie mamy zbyt dobrego miejsca do trenowania. Znaczy, no my wpadliśmy na kołakę i wtedy tu utknęliśmy. Masz jakiś pomysł? A co? A właśnie. Miłośnic. Nie, dzisiaj ni chuj. Nie wziąłem ze sobą zapasowych gaci, więc... Więc nie zamierzam iść w tego typu miejsca teraz. Chociaż nie zaszkodzi zajrzeć gdzieś tam, pokręcić się w okolicach pakerni. Jeżeli ich tam nie będzie, to możemy... na kołaka? Takeshi, co wy kurwa robicie? Mieliśmy kilka pytań dla Nakoaki tutaj. Nie twój problem. Znaczy nie twój interes. I co? Zamierzasz go wypytywać za pomocą pięści? W każdym razie, czy trzech na jednego to nie jest banda łysego? Jedynym łysym tutaj jest Nakoaka. Te całe gówno, w które wpadliśmy przez Kamushide, to jego wina. Donosił, zdradzał mu swoje nasze sekrety cały ten czas. What? Co? No to już jest pierdolenie. Powinniście zaufać na kołace. To prawda. Trenowaliśmy razem przez wieki. Poza tym, czy zespół biegaczy nie wraca? Nie musicie już się kłócić. Zamknij ryj. Mówię ci, ten kutafon sprzedał nas. Jak myślisz, jak Kamoshida dowiedział się o twoich rodzicach, Sakamoto? No, musiał być kretem. Z drogi, Sakamoto. Spierzemy go na kwaśne jabłko, jeśli będzie trzeba. Jeśli ci się wydaje, że tak poczujesz się lepiej, to śmiało. Ale będziesz chciał, żebyś tego... Jak to teraz... Kurde, jak teraz to przełożyć, żeby to miało sens? O, może tak. Ale będziesz pragnął, by o tym zapomnieć. Zaufaj mi. Uwierz mi. Naprawdę chujowo się potem patrzy w lustro po takim, po czymś takim, co zrobiłeś. He?
Słuchaj, nawet jeżeli Nakołaka pracował dla Kamoshidy, czy już nie jest, czy teraz już nie jest w porządku? Skurwysyna już nie ma, więc musicie zakopać tą, zostawić to, te cały badziew za sobą. Naprawdę, nie ma powodu, żeby się bić. Nie będziemy trzymać tutaj ludzi, którzy spróbują podkopać nasz zespół. Ale ja niczego nie zrobiłem, nie pracowałem dla Kamoshidy. Bez względu na to, jak mocno będziecie mnie bić, odpowiedź cały czas jest ta sama. Ta? Mamy dowody. Yamauchi nam o tym wszystkim powiedział. Yamauchi? Dobra, Takechi, spadamy stąd. Słabo to będzie wyglądać, jak ktoś nas tak przyczai. Nakołaka, taki kutafon jak ty nie jest mile widziany w nowej drużynie biegaczy. Lepiej zapamiętaj to sobie. Wszystko gra? Co to kurwa było? Trzymaj się od tego z daleka, Sakamoto. To nie ma z tobą nic wspólnego, ale... Kiedy uderzyłeś Kamoshidę, naprawdę... To naprawdę wywarło duży impact na nas wszystkich, którzy próbowali wytrzymać jego... Jego bullshit, no już chuj. Nie miałem lepszego na to słowa. Może to mnie użyło, ale nam tylko to utrudniło życie. Przez ciebie straciliśmy jedno miejsce, które... gdzie mogliśmy wyładować nasze frustracje. Jedyne miejsce, które naprawdę do nas należało. Napięcie po tym wszystkim było... wisiało w powietrzu. A rzeczy przybrały... też zły obrót. Naprawdę ci się wydaje, że teraz już wszystko w porządku? A co jeśli ci powiem, że mieli... że nie pomylili się w stosunku do mnie? Wciąż byś pomyślał, że to w porządku, jeżeli to byłem... ja byłem tym, który powiedział Kamoshidzie o twoich rodzicach? Tak. Jak mu powiedziałeś, to mu powiedziałeś. Ja już skończyłem z tymi... z tematem rodziców i tak. Poza tym... zdałem sobie z czegoś sprawę na Kaoka. Mogłem namieszać nieco z tym Kamoshidą wtedy, ale uczepianie się swojej przeszłości nikomu nie pomoże. Teraz się skupiam na sobie, żeby być wolnym. O czym ty gadasz? Wolnym? Shinji. Wiesz co, kumasz co próbuję powiedzieć, prawda? Absolutnie. Racja. On był tym, który gadał od rzeczy. Wydaje mi się, że bycie wolnym to jak... wtedy, kiedy z tobą rozmawiałem o tobie, człowieku. Mógłbyś wytłumaczyć? Nie wiem, jak inaczej bym to wytłumaczył. Po prostu poczułem się wolny. He? Co, powtarzamy się czy coś? I zobaczmy, czy dostaniemy jakiś fajny bonusik. O, super. Szansa na wyleczenie z
statusu członków party, czyli prawdopodobnie to chyba byłoby coś, co w Personie 4 Golden tak działało, że jak ktoś miał jakiś zły status, to była szansa na to, że podczas kolej, przed kolejką danego członka party po prostu on spoliczkuje, otrząsi się i znika status. No, a gdybyśmy korzystali z Rudziego, to może byłoby to spoko, jako że nie korzystamy, to cóż. Alright. Reku, to było zabawne. No i chociaż tyle z treningu. Dobra, spadajmy stąd. A, powinniśmy wrzucić coś na ruszt, na ząb po drodze do domu. I co, będzie telefon Rudziego jeszcze? O. Jak się trzymasz? Te całe zamieszanie z drużyną biegaczy. Chyba miałem rację odnośnie moich przeczuć. No i na kłaka może być tak czasami upartym. Wciąż trzyma buzię na kłódkę, czy ktoś go bije, czy nie. Zupełnie jak ty. Cześć, co? Z czym mi tu teraz wskakujesz? Ja nie jestem uparty. Dobra, nie jesteś. Ten skurwysyn Yamauchi znowu się pojawiło. Przysięgam, że kiedyś, że ten koleś jest szemrany. Dobra, przeprowadzę pełne śledztwo. Potem od ciebie uderzę, na razie. Dobra, i zobaczmy, czy jest jakaś opcja na wieczór. No, wróciłem. I widzę, że nie ma za bardzo opcji, to w sumie... Nie widzę powodu, jak dokończę książkę po prostu. Chyba będzie najlepiej. Dobra, ja spadam do domu. Ara, bla, 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 nie interesuje mnie ta opowieść. Akurat dobrze się składa, bo potrzebujemy teraz jaj. Dobra, super. O, aż 3 i zobaczmy. Ach, ale jeszcze nie progres. Cóż, powinniśmy iść spać. Siedzenie po nocach nie jest zdrowe, wiesz? Oj, uwierz mi, Morgana, zgadzam się z tobą. Teraz jest problem, bo następnego dnia wystawa się kończy. A, znowu on. Ostatnio zrobiło się wilgotno. Ale w takich momentach jak takich musicie po prostu spróbować poczuć trochę funk. Nie pozwólcie, żeby pogoda was przygniotła. Cóż, przynajmniej taki miałem plan. No i wtedy oficerowie, wtedy policjanci wypytywali mnie o co mi chodziło. Czy naprawdę wyglądam aż taki, no tak podejrzanego? A skoro już mowa o wyglądzie... Czy któremu z was zdarzyło się dostrzec... że zdarzyło się któremu z was pomyśleć, że byliście uroczy i nagle... zadecydowaliście, że musieliście być mili też? Taki proces myślowy jest w zupełności normalny. Tylko nie zawsze odpowiedni. Nawet mamy na to nazwę. Komeda, wiesz może? Jak nazywamy ten fenomen? Proste. Brawo! Zaskoczyłeś mnie tym, że wiesz. Dobra, nieważne, niech on się wygada już.
Shut up! W zasadzie to ja muszę już kończyć odcinek, więc się dobrze składa. Ale zanim to zrobię... O ja pierdolę. Szukałem tego jamuczego ostatnio, chociaż mam chyba update. Najwyraźniej kręci się w okolicach sklepu Monajaki dużo. Słyszałem, że naprawdę daje wpalnik i wciąga w to jego kolegów. Świetna okazja, prawda? Jeśli się zbliżymy, to może uda się trochę wywiadu. Zauważy nas. Racja. Właśnie od... Dobra, shut up! Nie mam czasu! Dobra, i zanim zapiszę grę, to jeszcze skoczę do biblioteki oddać książkę. No, wszyscy mają w dupie. Z tego, co słyszę. Siema. Potrzebujesz czegoś? Chcę zwrócić książkę. No dawaj. I niestety, ale chuj. Niedostępna. Tak się nie robi. Tak się nie robi, gro. Dobra. To ja zrobię save'a w tym miejscu. I to ja było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Zagrajmy w Persona 5 Royal. W następnym odcinku prawdopodobnie będziemy świadkiem cudownej i magicznej przemiany Madarame. A póki co, to by było na tyle. Mówił Marshall i życzę wszystkim widzom miłego wieczoru.